Jedzie mistrz świata. Poleciał! Siemano mordeczki, witam was w takiej pięknej scenerii. Zobaczcie, co jest za mną, jaki strumień. Tutaj stoję, przyglądam się, przed chwilą wypatrzyłem dwa nieduże pstrążki, robię takie rozpoznanie, bo później tutaj zamierza przyjechać Marek Maras z teamu Pleciona i łowić pstrągi, dlatego już, żeby nie marnował czasu, bo ja teraz jestem z rodziną, nie wziąłem wędek, to mogę sobie tutaj na nartach jestem biegowych pojeździć, pozaznaczać mu punkty na GPS-ie, żeby później już tylko mógł przyjść tutaj i dokładnie te punkty obłowić, gdy sezon się zacznie. Dzisiaj dzięki temu, że jest taka piękna okoliczność przyrody, wspaniały śnieg, podsumuję ten sezon, powiem wam, jakie są plany na nadchodzący i co chcemy zrobić na naszym kanale YouTube, dlatego bądźcie dzisiaj z nami, bo będzie dużo ciekawych informacji. Jestem na kolejnej fajnej miejscówce, tutaj koło mnie jest taka głębsza rynienka, widać jest zakręcik, także głębsze miejsce, więc jest szansa, że są tutaj większe pstrągi. Postoję chwilkę i poobserwuję, co się tutaj dzieje. A tak przy okazji to powiem wam o ubraniach może troszeczkę, bo w tym sezonie bardzo dużo ubrań przerzuciłem. Słuchajcie, no generalnie jest taki zamysł, że wędkarstwo staje się na tyle popularne, że ta nasza moda wędkarska przechodzi do casuala. Ostatnio byłem na spacerze świątecznym na lampkach na warszawskiej Starówce, byłem tam na lodowisku i mama z dzieckiem jeździła za rękę w czapkach Savage'a. To są bardzo fajne czapki, zresztą moja Kićka sama ich używa. Ja mam czapeczki Pleciona i już to jestem na wyjeździe w górach. Już dzięki tej czapce ktoś mnie na stoku tam rozpoznał. Cały sezon chodzę w ubraniach firmy Kerhardt też. Wchodziłem, używałem, bo oni mają teraz nową kolekcję, wypuścili dla wędkarzy. I tą kolekcję sprawdzaliśmy, zastanawiamy się, czy nie wprowadzić jej do naszej oferty. Zawsze takie rzeczy staramy się wcześniej przed wprowadzeniem do oferty sprawdzać. Na przykład plecionki Hype Tackle testowaliśmy 3 lata, zanim wprowadziliśmy je do oferty. Tutaj testujemy te ciuchy Kerhardta cały sezon, od lata, od upalnych temperatur, na słońcu są specjalne takie UV, ciuchy poprzez deszcz. Ten ciuchy, które mam na sobie, sprawdzałem w ostrym deszczu na Rugi, gdzie chłopakom ciuchy poprzemakały całkowicie. Ja byłem suchy. Są bardzo fajne ciuchy, ponieważ są zrobione na styl amerykański. Tak jak kiedyś miałem ciuchy Simsa, tyle że one są kosmicznie teraz drogie. Fajne ogrodniczki, luźne, z kieszeniami, z przodu na udach. To jest bardzo wygodne. Z tyłu bezpieczne lędźwia. Sprawdzają się w różnych rzeczach, naprawdę. Używałem je na desce, teraz używam je do biegówek, wywróciłem się w nich w śniegu. Są całkowicie wodoodporne, są przewiewne, oddychają. Także super produkt, mam nadzieję, że uda nam się z firmą dogadać co do warunków i wprowadzimy je do oferty na 2020 rok. A w 2020 roku na pewno będzie też dużo, dużo nowości na naszym sklepie, bo rozmawiamy też z wieloma innymi dużymi firmami. Także dużo ciekawych rzeczy się pojawi i nie chcę zapeszać, ale możliwe, że Pleciona mocno się rozrośnie. Za mną kolejne fajne miejsce, takie powalone drzewo, trochę woda kręci, ale niestety woda jest za płytka, dosłownie tyle wody, więc tutaj raczej ryby się nie spodziewałbym, ale jeszcze wam powiem o tej ciekawej rzeczy. Tu mam na sobie taki bezrękawnik Bang Bone, to jest ProLogic. Może nie jest stricte firma spinningowa, to jest firma stricte karpiowa, ale robi dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Używam ten bezrękawnik, to tak jak teraz jestem na biegówkach, przebiegnę spory odcinek drogi, robi mi się ciepło, no i zdejmuję go wtedy i wystarcza mi dosłownie tylko ta kurtka, pod spodem mam bluzę i dzisiaj jest nawet minus 4 stopnie, tego może nie czuć, ale jak się rusza, to się nie czuje, jak się stanie, to się robi zimno i wtedy zakładam sobie bezrękawnik, jak idziemy powolnie, rozmawiamy sobie z rodziną, to bezrękawnik jest ok, gdy biegnę, to go ściągam. Tak samo jest super właśnie na rybach, gdy pogoda się ciągle zmienia, więc taki bezrękawnik mocno się przydaje. Mega malownicza jest ta rzeka, niestety jest bardzo mało miejsc, gdzie da się łowić. Tutaj bardzo długi odcinek szedłem wzdłuż
tej rzeki i jest bardzo płytko. Ale z drugiej strony to jest dobrze, bo jak się znajdzie taki odcinek głębszy, no to można liczyć, że tam na pewno się te pstrągi zgrupują. Pozaznaczałem już kilka potencjalnych miejsc dla Marka. Mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć fajny materiał z ładnymi rybami stąd. Mamy takie plany, że tych filmów będzie dużo, dużo więcej. Planujemy dwukrotnie zwiększyć przynajmniej intensywność, a jak się uda, to może i trzykrotnie nawet zwiększyć intensywność filmów u nas na kanale. Współpracujemy już z dwoma operatorami, także nie tylko ja będę robił te filmy i montował. Będą ludzie, którzy będą na to pomagali. Będzie dużo odcinków też ze sklepu, takich typowo poradnikowych. No i też chciałbym prosić Was w tym momencie, żebyście napisali, jakich informacji oczekujecie od nas najwięcej. Oczywiście, słuchajcie, jesteśmy sklepem wędkarskim, więc będziemy pokazywać dużo sprzętu. No bo jesteśmy typowo tym zainteresowani, bo z tego żyjemy, ze sprzedaży sprzętu, więc musimy Wam pokazać, jaki sprzęt jest dla Was, którym będzie Wam najbardziej odpowiadał, a może są rzeczy, o których w ogóle nie wiecie, aby się Wam przydał i ułatwił Wam wędkarstwo. Więc to jest nasze główne zadanie, ale oprócz tego jesteśmy wędkarzami, dlatego weszliśmy w tą branżę, jesteśmy kupę czasu nad wodą, więc chcemy Wam też pomagać w tym, jeżeli chcecie jakieś zagadnienia ciekawe, żebyśmy omówili, to śmiało piszcie pomysły na film, miejsca, które chcecie, żebyśmy odwiedzili. Macie może jakieś fajne miejsca, gdzie są ryby, które można pokazać, może macie miejsca, których nie chcecie pokazać, ale chętnie nas zaprosicie. Oczywiście też możemy nagrać tak film, żeby takie miejscówki nie zdradzać. Niektóre miejsca w naszych filmach z minionego sezonu nagrywaliśmy właśnie w ten sposób, z kamerą od góry, że niewiele było widać, że miejscówek nie dało się rozpoznać, po to właśnie, żeby inni ludzie tam nie trafiali, bo są to fajne mety, a niektóre miejsca, gdzie są bardzo popularne, tak jak powiedzmy Siemianówka, co sporo osób miało do nas pretensje o to, że to pokazujemy, pokazujemy otwarcie, bo tam pływa i tak już co weekend 200-300 łodzi, więc to, że my tam pływamy, ryba jest wszędzie, pływa się w dryfie i wszędzie się łowi, no to przeszkadza to, tak jak mówił Sebastian Kowalczyk, głównie mięsiarzom, że mają przyjezdnych i nie mogą beretować nadwymiar, znaczy w niewymiarowych ryb oraz większej ilości niż dozwolona ryb dziennie. Kolejna kozak meta za mną, podjeżdżałem tu na nartach i tylko zaobserwowałem duży cień uciekającego pstrąga, także tu chyba stoją duże pstrągi, zapisuję metę dla Marasa. No i też przy okazji chciałbym się Was zapytać, czy brakuje Wam jakichś marek u nas w sklepie, ponieważ to jest teraz taki okres, kiedy rozmawiamy z różnymi firmami o rozbudowaniu naszej oferty w sklepie. Także piszcie śmiało, jakich marek uważacie, że u nas brakuje, jakiego sprzętu u nas brakuje, co byście widzieli w naszym sklepie. Niestety materiał trochę się szybciej skończy, bo córeczka moja się obudziła i musimy już wracać, więc kolejnych miejscówek nie sprawdzę. Lecę teraz z małą już do samochodu. W minionym sezonie 2019 żeśmy spędzili dużo czasu na polskich łowiskach. No i co, nie złapałem żadnej metrówki w Polsce. Wszystkie metrówki, 5 sztuk ich było, złapałem za granicą. Na każdym wyjeździe, gdzie byłem na Rugi, trafiałem metrówkę. W Polsce próbowaliśmy i na Drużnie, na Zalewie Szczecińskim. Próbowaliśmy łowić też w Kaczych Dołach, na różnych takich zbiornikach dzikich. No były ładne ryby, trafiało się dużo 80-tek, 70-tki, to jak na mazowieckie warunki, to jest fajnie, bo i 90-tki. Mój kolega złapał co prawda metróweczkę na mazowieckiej Wiśle, na Starorzeczu. Pokazywaliśmy ją Wam w materiałach z maja. No ale co, no, te polskie wody nie są jednak jeszcze na tyle dobre, żeby tutaj regularnie metrowe ryby łowić. I co trzeba dodać, ten rok, jak wszyscy mówią, jeśli chodzi o szczupaki, w Polsce był słaby. Tak było na Drużnie, tak było na Żarnowcu. Zobaczymy, co przyniesie 2020 rok. Na pewno będziemy chcieli sprawdzić kilka nowych miejsc, potencjalnych miejsc, gdzie możemy złowić metrowe ryby. Jeśli macie takie miejsce, to proszę napiszcie, skontaktujcie się z nami. Chętnie to sprawdzimy. No i w 2020 roku poświęcimy też dużo czasu boleniom i sumom, bo tego brakowało na naszym kanale. Także też, jeśli macie jakieś fajne pomysły na materiały boleniowe albo sumowe, to piszcie, dawajcie suba i widzimy się już w kolejnych materiałach w nowym roku nad wodą.
No i taka nieoczekiwana zmiana. Majka jak poszła spać, tak jak się obudziła, to już jesteśmy w zupełnie innym klimacie, dlatego w innych warunkach dokończę tego vloga zupełnie inaczej, aczkolwiek również bardzo przyjemnie. Przez przypadek trafiliśmy tutaj na Super Bowl weekend, jest mnóstwo ludzi, dookoła latają samoloty, helikoptery, sterowce, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No coś niesamowitego, tu się zjechały gwiazdy zewsząd, dzisiaj wieczorem grają różne koncerty, jest Ludacris, Snoop Dogg, 50 Cent, DJ Khaled, w różnych klubach grają i co najlepsze jest, że wjazd na taki koncert jest tańszy od wjazdu do Disneylandu, no to jest coś nieprawdopodobnego, no, w ogóle Disneyland swoją drogę byście chcieli odwiedzić kiedyś, no to nie odwiedzajcie, to jest totalna porażka, drogi jak nie wiadomo co, a atrakcje na poziomie jakiegoś takiego przeciętnego festynu wiejskiego. Wracając do tematu planów na nadchodzący sezon, to na pewno będziemy chcieli Wam pokazać więcej oczywiście łowisk polskich, a jeśli łowiska polskie, to najpopularniejsza ryba ostatnimi czasów na spinning, czyli woleń, łosoś dla ubogich. W internecie jest mnóstwo materiałów z nad Odry, z nad Wisły, ale jest bardzo mało z nad Bugu czy z nad Narwi. To jest nasza szkoła, gdzie my się uczyliśmy łowić tych ryb i chcemy to Wam przekazać w nadchodzącym sezonie. Jest jeden problem taki, ponieważ na tych naszych wodach, czy Bóg, czy Narw, bardzo ciężko jest o rybę powyżej 80 cm, 70. Zdarzają się dość często, ale 80 jeszcze nigdy my nie złowiliśmy, a chcielibyśmy taką rybę złowić. Wiemy, że bardzo łatwo takie ryby złowić jest na Odrze. Jeśli macie inne miejsca, gdzie można takie ryby połowić, dajcie znać koniecznie w komentarzach. Chętnie się wybierzemy, spotkamy się z Wami, no i pokażemy widzom, jak łowić tak duże ryby, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby łowić jak największe drapieżniki. Nadal będziemy też kontynuować łowienie w takich małych zbiornikach, żeby pokazywać, że nie trzeba opłacać składek PZW, można łowić na gliniankach, można łowić na żwirowniach, gdzie osiąga się, jeśli w przypadku okoni czy szczupaków, o wiele lepsze wyniki niż na łowiskach PZW. I tu też również do Was prośba, jeśli macie jakieś takie fajne miejsce, nie musimy go oczywiście pokazywać, mówić gdzie to jest, zdradzać. Chętnie się też wybierzemy, połowimy na beczce. Jeśli łowicie na beczkach, też dawajcie znać z beczkami, bo wiem, że dużo już tych beczek ludzie mają. Chętnie zobaczymy, jak łowicie, jak używacie, jakie przeróbki w nich zastosowaliście. Kolejny bardzo ważny temat, który chcemy poruszyć i sprawić jako pierwsi w Polsce. Może ktoś już to zrobił, ale po prostu jest to owiane tajemnicą. Chcemy rozpracować albo sprawdzić, czy są tak naprawdę okonie na Zatoce Puckiej. Byłem tam w zeszłym roku, oglądałem to, widziałem jak łowią ludzie z brzegów mało okonie, więc skoro łowią mało okonie, to ich gdzieś te duże muszą być. My znamy łowienie okoni z rugi, tych właśnie morskich, coś tam niecoś o nich wiemy i teraz chcemy zweryfikować te nasze możliwości na polskim zbiorniku. Gdzieś tam jakieś plotki do nas docierają, że niby są łowione okonie nawet ponad 50 cm na Zatoce Puckiej, ale zdjęć nigdy nie widziałem, ludzie mówią i sprawdzimy, czy to jest mit, czy kit. W każdym bądź razie, jeśli Wy coś wiecie na ten temat, słyszeliście, możecie dać znać oczywiście po cichu w komentarzach, bo my tam będziemy pewnie lecieli jakąś wakację z rodzinami, żeby temat okoni sprawdzić i pokazać, czy u nas w Bałtyku pływają grube garbusy. Jeśli chodzi o szczupaki, to również nie zabraknie polskich łowisk. Mamy w planach jeziora mazurskie, mamy w planach jeziora z pojezierza Drawskiego. Też mamy jakieś tam pewne sygnały, że ryby duże występują, aczkolwiek nigdzie nie ma jakichś tam takich potwierdzonych rzeczy, więc znowu się poświęcimy, żeby sprawdzić to dla Was, czy w Polsce można łowić duże szczupaki. Oczywiście dalej będziemy kontynuować temat sandaczy morskich, który już zacząłem genezą, pierwsza część. Druga część genezy jest w toku. Tu do Was też jest bardzo duża prośba, ponieważ nie ma żadnych badań na temat łowienia sandaczy morskich. Może macie jakieś doświadczenia, łowicie w zbiornikach przymorskich, łowicie je w morzu, łowicie w portach. Każdy znak jest cenny.
moje przemyślenia oczywiście ja będę udostępniał w filmach. Jeśli macie jakieś swoje doświadczenia, dajcie znać. Może wspólnie wypracujemy jakąś fajną teorię na ich temat. Planów jest dużo takie, że mam nadzieję, że uda się je zrealizować. Jesteśmy mocno nakręceni. Ja w tym momencie właśnie, jak widzicie, ładuję akumulatory przed rozpoczęciem sezonu. Jak wrócę zaraz do Polski, to biorę się pełną garścią za robotę. Naprawdę, będziemy zapierdziać, będzie tyle nowości u nas na kanale. Będą porady, zalady, dużo ze sklepu tematów będziemy poruszać. Chcemy dawać więcej live'ów. Byłem przed chwilą na spotkaniu z moim kolegą tutaj Tomkiem z Florydy. Jest też pomysł, żeby tutaj pokazywał raporty zza oceanu, co tutaj się dzieje, jak tu wygląda wędkarstwo. Ja tu nakupiłem też sporo różnych ciekawych rzeczy, których nie ma i dostępnych tak naprawdę w Europie. Także mordeczki, dzięki serdeczne, dajcie łapkę w górę, koniecznie subskrybujcie kanał. No i co? Jeśli macie jakieś pomysły odnośnie zmian, filmów, wszystko piszcie. Po to jest ten materiał, bo chcemy znać od Was feedback. Dzięki za ten rok, to był super rok. Nadchodzący ten, który właśnie już jest, który trwa, będzie jeszcze lepszy. Trzymajcie się, życzę Wam połamania. Elo, bang!